Mikroskop cyfrowy Andon Star AD409 to multimedialne urządzenie z dużym 10-calowym wyświetlaczem. Dodatkowo możemy go podłączyć do smartfona, telewizora czy komputera. Zapraszam do prezentacji tego ciekawego urządzenia. Po obejrzeniu proszę nie zapomnieć o subskrypcji, komentarzu i łapce. Co jest w pudełku? Instrukcja obsługi. Metalowa podstawa z lampami oraz gniazdem do ich podłączenia. Aluminiowy statyw. Zasilacz ładowarka. Elementy montażowe. Przewód zasilający. Pilot. Pilot jest bez baterii, należy je dokupić osobno. Są to baterie typu AAA. Przewód USB do przyłączenia komputera. Przewód HDMI do przyłączenia telewizora. Oraz monitor zintegrowany z mikroskopem. Ekran ma ponad 10 cali. Na końcu znajduje się filtr UV, którego zadaniem jest ochrona soczewki mikroskopu przed zabrudzeniem, na przykład podczas lutowania. Aby mieć możliwość rejestrowania oglądanych obrazów, czyli robienia filmów lub zdjęć, należy w gnieździe umieścić kartę pamięci microSD. Gniazdo microUSB służy do podłączenia zasilania, a w przypadku podłączenia do komputera także do przesyłu danych. Na przewodzie zasilającym znajduje się pilot, którym włączymy urządzenie, a także dostosujemy oświetlenie. Po umieszczeniu obserwowanego obiektu na podstawce możemy dostosować wysokość, a następnie ostrość. Minimalna odległość przedmiotu od obiektywu to 5 cm. Na pulpicie pod ekranem znajdują się przyciski, za pomocą których nawigujemy po menu. Można tutaj dostosować
rozdzielczość wykonanego zdjęcia lub filmu, a także dokonać innych zmian. Maksymalna rozdzielczość zdjęć to 5600x4200. A film możemy nagrywać w 4K. Do obsługi mikroskopu możemy też użyć pilota. Można m.in. z jego pomocą zwiększyć powiększenie cyfrowe. Mikroskop został zaopatrzony w 4-megapikselowy czujnik HD. Nawet przy dodatkowym trzykrotnym powiększeniu cyfrowym obraz nadal jest czysty. Urządzenie posiada funkcję Wi-Fi. Po jej uruchomieniu mikroskop staje się punktem dostępu, czyli routerem. Po uruchomieniu aplikacji pomiarowej w smartfonie możemy połączyć się z mikroskopem. Po nawiązaniu połączenia możemy używać smartfona lub tabletu, aby wyświetlać ekran roboczy mikroskopu oraz wykonywać różnego rodzaju pomiary, nagrywać filmy i robić zdjęcia. Przed pomiarami wykonujemy kalibrację smartfona i wtedy możemy wykonywać bardzo dokładne pomiary, na przykład precyzyjnych urządzeń elektronicznych. Kolejną funkcją tego mikroskopu jest możliwość połączenia z komputerem. Za pomocą specjalnej aplikacji łączymy się z mikroskopem . Ekran mikroskopu zostanie wyłączony, a obraz wyświetlany jest tylko w komputerze. Tutaj możemy go obrabiać, mierzyć różne elementy, dostosowywać, badać. Aplikacja w komputerze jest o wiele bardziej rozbudowana w porównaniu z tą na smartfona. Oprócz podstawowych czynności jak powiększenie, pomniejszenie, możemy zmierzyć odległość dwóch punktów, możemy dokonać pomiaru średnicy koła, pomiaru łuku i tym podobne.
Przed pomiarami należy wykonać kalibrację. Mikroskop znacznie ułatwi lutowanie nawet najmniejszych elementów elektroniki. Mikroskop ten to narzędzie bardzo funkcjonalne. Oprócz naprawy elektroniki możemy go także użyć do obserwacji innych rzeczy i przedmiotów. Oto przykład. Jest to kurz, który znajdował się pod meblami. Zadziwiające, ile zwierzątek w nim mieszkało. Będzie przydatny dla kolekcjonera monet, do naprawy i sprawdzenia biżuterii, czy naprawy zegarka. Z jego pomocą odczytamy parametry nawet najmniejszych urządzeń elektronicznych. Dzięki temu mikroskopowi dostrzeżemy rzeczy, które są niewidoczne gołym okiem. Jego funkcjonalność, możliwość połączenia ze smartfonem, z komputerem czy z dużym ekranem telewizora sprawia, że może być wykorzystany w wielu dziedzinach nauki i techniki. Dziękuję za uwagę, zapraszam do subskrypcji, komentowania, pozostawienia łapki. Cześć!